Proszę Państwa, no to nie ja jestem sponsorem, tylko Państwo jesteście sponsorami, a ja te pieniądze tylko ukierunkowałem z budżetu Państwa, bo to są Wasze pieniądze. Sztuka rządzenia polega na ukierunkowaniu środków finansowych na odpowiednie cele i wydaje się, że celem znakomitym są te koncerty organizowane przez Fundację I Rzeczpospolitej Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki. No i na pewno również tym znakomitym celem jest ten Park Kościuszkowski, który trzeba odnowić i cieszę się bardzo, że pan wójt wystąpił do Polskiego Ładu dla Kultury o środki finansowe i 1 200 000 zł znów z budżetu państwa, z państwa pieniędzy zostało ukierunkowanych na renowację tego parku. I to jest, szanowni państwo, mogę śmiało powiedzieć, patrząc również na najlepszego konserwatora zabytków w Polsce, Dariusza Kopciowskiego, początek odbudowy, takiej wielkiej odbudowy, wielkiej świetności Sosnowicy i tego miejsca. My od początku wiedzieliśmy, że te koncerty i te wydarzenia artystyczne tutaj w Sosnowicy trzeba rzeczywiście wspierać i w ramach naszego programu wspierania edukacji zaproponowaliśmy panu prezesowi, żeby wystąpił do nas i rzeczywiście te blisko 100 tysięcy złotych na ten cel zostało przeznaczone i też będziemy tę współpracę kontynuować, jestem o tym przekonany. Ale będziemy, proszę Państwa, ją kontynuować wokół tego, co jest nieodkryte przed Polakami. Odkrywamy to teraz. Bardzo dziękujemy za to, co się tu dzieje już od jakiegoś czasu, za te wszystkie inwestycje i za te koncerty, bo trzeba odkryć przed Polakami fakt, że to tu, w tym miejscu, zaczęła się niepodległość Stanów Zjednoczonych. Skracam bardzo mocno. Państwo wiecie, o co chodzi, ale mniej więcej o to chodziło. Gdyby nie czarna polewka, można powiedzieć, i gdyby nie fakt, że hetman Sosnowski nie pozwolił swojej córce wyjść za Tadeusza Kościuszkę, to pewnie Tadeusz Kościuszko nie pojechałby do Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone pewnie miałyby trudniej przez to, co najmniej trudniej, na tę swoją niepodległość się wydobyć. Ale dlaczego to mówię? Otóż Sosnowica jest, proszę Państwa, i teraz już do Polski wracam całkowicie, otóż Sosnowica i to miejsce dokładnie, ten pensjonat i ten park i przede wszystkim to, co zostało jeszcze po tym pięknym dworze, który tutaj stał i po tym wielkim parku, jest doskonałym przykładem, jak w soczewce tutaj to widać, tego, co się działo z Polską na przestrzeni ostatnich kilku wieków. Ona, jeśli chodzi o swój potencjał, o swoją kulturę, którą mierzy się również zabytkami, została zrujnowana tak, jak został zrujnowany ten dwór i to miejsce. Wojny, powstania, później pierwsza wojna światowa, później druga wojna światowa, później okres komunizmu spowodował, że dzisiaj rzeczywiście, jeśli się mylę, to niech pan konserwator mnie poprawi, ale dziś w Polsce 70% zabytków to są zabytki sakralne. Cała reszta to są zabytki, które nam pozostały gdzieś jeszcze po tych wszystkich nieszczęściach, które przez całe wieki przez Polskę się przetaczały. I jest naszym zadaniem organizowanie tego programu jak Polski Ład dla Kultury po to, żeby te zabytki odbudowywać, bo przez to, co Państwo dzisiaj tu robicie, uczestnicząc w tych koncertach, w tym miejscu, przez to, co robi Pan Prezes wraz ze swoją małżonką i Fundacja Pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki, to są wszystko działania kulturotwórcze i narodowotwórcze. My musimy następnym pokoleniom przekazać właśnie to wszystko. Oni bez tego i bez odbudowy tych zabytków i bez wsparcia odbudowy tych zabytków i bez tworzenia nowych miejsc, które nawiązują do historii, no nie będą mogli utożsamiać się na taką skalę z polskością, jak my chcemy, żeby oni to robili, żeby byli dumni z polskości. Dlatego chcę powiedzieć, panie prezesie, że wraz z panem posłem Dariuszem Stefaniukiem, który cały czas przy tych wszystkich naszych działaniach wspólnych jest, jesteśmy przekonani, że pomysł, idea pana prezesa, która jest rzeczywiście taką żywą ideą stworzenia tutaj, na bazie odbudowanego, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości, dworu Sosnowskich, stworzenia Centrum Dialogu Narodów Rzeczpospolitej imienia Tadeusza Kościuszki,
To jest rzecz, która będzie mogła być przekazana następnym pokoleniom, żeby tu w większej ilości i z całej Polski przyjeżdżali, spotykali się i nie tylko z Polski, ale i z tych wszystkich dawnych narodów Rzeczpospolitej po to, żeby znów co robić? No odbudowywać wspólnotę. My będą, proszę Państwa, jesteśmy po prostu piękną wspólnotą i za tą wspólnotę dzisiejszą Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.